Witajcie. Właśnie robię kawę po turecku. Wiecie, jak się robi kawę po turecku? Piliście taką kawę? To jest kawa z tygielka, zobaczcie. Mam taki nietypowy tygielek, pogliniany. Wsypałam łyżeczkę kawy. Teraz odbierzę wodę. Filiżankę wody. I na minimalnym ogniu będę parzyła kawę. Taka kawa w glinianym tygielku parzy się dosyć długo, dlatego w tym czasie opowiem Wam trochę o sobie. Mam na imię Emilia. Mieszkam w Izmirze, jednym z największych miast w Turcji. Trzecie co do wielkości miasto. Mieszkam tu już dość długo, prawie od 20 lat. Interesuję się kuchnią turecką, kulturą turecką. I próbuję i kuchnię turecką, i kulturę turecką przedstawić na moim blogu, na Instagramie i teraz od niedawna na kanale YouTube. Kanał nazywa się Moja Turcja od Kuchni. Pokazuję w nim moje życie w Turcji, to co się u mnie dzieje, gdzie przebywam, jak gotuję, opowiadam o kulturze tureckiej. Mój kanał jest dopiero w powijakach, to takie pierwsze filmy. Mam nadzieję, że się szybko rozwinie i zapraszam Was oczywiście do oglądania, subskrybowania i lajkowania moich filmów, jeśli się będą Wam podobały. A teraz chodźcie bliżej. Zobaczcie, jak gotuję kawę. Na powierzchni kawy tworzy się pianka, którą należy zebrać do filiżanki, bo turecka kawa, a właściwie w tureckiej kawie najważniejsza jest pianka. Zaraz będziemy czekać jeszcze, żeby się dokładnie zaparzyła. Zobaczcie. Nie wiem, czy widać tę piankę. Na powierzchni się zaczyna tworzyć. Kawa zaczyna wrzeć, więc teraz zaczyna się podnosić. I teraz przeleję ją do filiżanki. No i mi się rozlała. To na szczęście. Zobaczcie. Tak wygląda turecka kawa z pianką. Smacznego!